Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Zosia Jastrzębska, jestem odpowiedzialna za rozwój oferty obudów uniwersalnych w Polsce. Obudowy uniwersalne to są szafy sterownicze i w skład tej oferty wchodzą właśnie między innymi systemy grzania i chłodzenia tych szaf. Jeśli chodzi o agendę spotkania, to na początek omówię krótko, na czym polega w ogóle zarządzanie temperaturą w szafach sterowniczych? Jaki wpływ ma temperatura na urządzenia, które znajdują się wewnątrz szaf? Jakie mamy rodzaje odprowadzania ciepła w szafach? Oraz jakie mamy metody odprowadzania tego ciepła, czyli jakie mamy rozwiązania? Czyli tutaj będę omawiała klimatyzację, wentylację, wymienniki ciepła i grzanie. Omówię krótko, jak wykonać analizę termiczną. Powiem też krótko o nowościach, jakie mamy w ofercie, i na koniec pokażę program, który pomaga poprawnie dobrać rozwiązanie termiczne do szafy. Jeśli chodzi o tą ofertę obudów uniwersalnych, to ona się dzieli na trzy główne kategorie. To są szafy serii Spacjar, to są szafy w wykonaniu ze stali i stali nierdzewnej. Szafy serii Talasa i to są szafy z tworzywa, czyli ABS-u i poliwęglanu oraz z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Tu w ofercie mamy od małych szafek, znaczy takich małych puszek, przez szafki wiszące, bo stojące. I mamy cały dział Klimasys i to jest właśnie ten dział zarządzania temperaturą, czyli klimatyzatory, wentylatory, wymienniki ciepła, grzałki i termostaty. Na czym polega w ogóle zarządzanie temperaturą w szafach? Polega ono na tym, żeby zapewnić odpowiednie warunki temperatury i wilgotności wewnątrz takiej obudowy, tak aby zagwarantować optymalne działanie komponentów, które się znajdują w szafie. Mam nadzieję, że mnie słychać. To jakieś pytanie, czy głos jest udostępniony? Zdaje się, że wszystko ok. Dobra. To dalej. Problemy, jakie pojawiają się w szafach, to są problemy związane z między innymi promieniowaniem, wysokimi, niskimi temperaturami oraz wilgotnością. I te problemy rozwiązujemy przy pomocy funkcji chłodzenia, czyli stosujemy wentylację albo swobodną, czyli same kratki, albo wymuszoną, czyli wentylatory, klimatyzatory czy wymienniki ciepła. Problemy związane z wilgocią i niskimi temperaturami rozwiązujemy przy pomocy grzałek, a tymi urządzeniami sterujemy przy pomocy termostatów, więc włączamy czy wyłączamy je. Do tego mamy dwa programy, które pomagają przy doborze odpowiednich rozwiązań. Jedno to jest oprogramowanie ProClima. To jest darmowe oprogramowanie, które można pobrać od nas z naszej strony internetowej. Ja później też podeślę na koniec, w razie czego, linka do pobrania tych programów. To oprogramowanie umożliwia nam poprawny dobór rozwiązania termicznego do szafy. I mamy też oprogramowanie EfiClima. To jest oprogramowanie, w którym analizujemy warunki temperaturowe i wilgotności, jakie się znajdują wewnątrz szafy albo na zewnątrz szafy. Z tym, że żeby skorzystać z tego oprogramowania, musimy mieć urządzenie, które zbiera te dane. To urządzenie się nazywa Datalogger. Jeszcze później opowiem o tym dokładnie. Dalej, jaki ma wpływ temperatura na urządzenia wewnątrz szafy? Przede wszystkim w ogóle wzrost temperatury wewnątrz szafy może być spowodowany różnymi czynnikami. Może to być po prostu wysoka temperatura otoczenia, więc szafa stoi w miejscu, gdzie jest gorąco. Może to być użycie materiałów izolacyjnych, które ograniczają odprowadzenie ciepła z takiej szafy. Może to być też gęsta zabudowa urządzeń wewnątrz szafy, co jest też ostatnimi czasy dosyć mocno popularne. Bądź też na przykład w szafie mamy takie urządzenia, które generują dużo ciepła i grzeją nam tę szafę. Przegrzanie
takiej szafy może dotyczyć nie tylko całej tej szafy, ale też niektórych jej obszarów, i to są tak zwane skupiska ciepła. Takie skupiska ciepła to jest na przykład górna część szafy, ponieważ ciepło się unosi do góry, więc tam jest najcieplej w szafie, ale może to być też jakiś punkt w szafie, gdzie mam na przykład skorodowane luźne przewody albo jakieś miejsce, w którym nastąpiła awaria jakiegoś komponentu. Albo jakieś miejsce, do którego nie dostaje nam się powietrze i to gorące powietrze nie jest w stanie się stamtąd wydostać. Jeśli chodzi o niskie temperatury, no to wynikają one z tego, że szafa stoi po prostu w środowisku. Niskie temperatury to jest ryzyko pojawienia się kondensacji pary wodnej, czyli pojawienia się wilgoci wewnątrz szafy, a wilgoć też jest szkodliwa dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Idealne warunki wewnątrz obudowy, jeśli chodzi o temperatury, to od 25 do 35 stopni Celsjusza, mniej więcej. Natomiast jeśli chodzi o wilgotność, to od 40 do 60% wilgotność względną. Poza wysokimi i niskimi temperaturami, które są szkodliwe dla urządzeń znajdujących się wewnątrz szafy, jeszcze nagłe zmiany temperatur są dla nich szkodliwe, mogą powodować stres termiczny i nagłe zmiany temperatur to jest ryzyko pojawienia się wilgoci wewnątrz obudowy. Jak temperatura rozkłada się w szafie? Przede wszystkim temperatura wewnątrz obudowy jest zawsze wyższa niż na zewnątrz obudowy, czyli w środku będziemy mieli zawsze cieplej niż na zewnątrz. Dodatkowo obszar górny szafy będzie zawsze cieplejszy niż ten dolny, ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne i unosi się do góry, więc na górze będzie to ciepło. Poza tym ściany i dach obudowy będą w temperaturach pośrednich między tym, co mamy na zewnątrz, a tym, co mamy wewnątrz szafy. Oraz dach będzie cieplejszy niż ściany pionowe takiej obudowy. Żywotność urządzeń. Ta żywotność jest bardzo uzależniona od temperatury, w jakiej one pracują. Tu mamy przykład żywotności kondensatora elektrolitycznego. Na wykresie widzimy, że taki kondensator, jak będzie pracował w 20 stopniach Celsjusza, to jego czas życia wyniesie 25 lat. Natomiast jak ta temperatura będzie rosła, to ta żywotność będzie spadać. Przy pracy w temperaturze 55 stopni czas życia wynosi już 4 lata, więc drastycznie spada. To jest skala logarytmiczna, więc niewielkie zmiany w temperaturze będą powodowały duże zmiany, jeśli chodzi o czas życia takich urządzeń. Więc wysoka temperatura no, znacznie nam skraca żywotność urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jakie są optymalne temperatury dla urządzeń znajdujących się wewnątrz szafy? Idealna temperatura to jest temperatura dla najbardziej krytycznego komponentu w szafie. Natomiast te temperatury są różne też dla różnych urządzeń. Tu mamy pokazane przykłady maksymalnych i optymalnych temperatur, jakie są zalecane dla niektórych urządzeń, które montujemy w szafach. Na przykład dla przemienników częstotliwości optymalną temperaturą jest 35 stopni. Dla sterowników też 35, dla styczników 45. No i to już należy takie dane zweryfikować. Natomiast często średnią temperaturą, jaką przyjmujemy optymalną dla pracy urządzeń, większości urządzeń jest 35 stopni. Konsekwencjami braku regulacji takiej temperatury, czyli braku ewentualnie zastosowania jakiegoś chłodzenia czy grzania, są awarie. Te awarie mogą powodować na przykład niepożądane wyzwalanie urządzeń ochronnych wewnątrz obudowy. Jak mamy zbyt wysoką temperaturę, to parametry znamionowe nam się obniżają, może to spowodować przedwczesne wyzwalanie urządzeń. Ogień wewnątrz obudowy, to znaczy, jak mamy luźne, skorodowane przewody, na przykład, to może się pojawić jakaś iskra, która następnie doprowadzi do zapłonu. Czy też no, te wysokie temperatury będą powodowały to przedwczesne zużycie się sprzętu, tak jak przed chwilą też wspominałam. A konsekwencją tych awarii
są koszty. I to będą nie tylko koszty związane z tym, że trzeba takie urządzenie wymienić, kupić nowe czy naprawić, ale też koszty związane z przestojem instalacji, bo jeśli nasze jakieś urządzenie nam się zepsuje, instalacja stanie, to w niektórych przemysłach godzinny koszt przestoju takiej instalacji może być bardzo wysoki. Dalej, rodzaje odprowadzania ciepła. Mamy trzy rodzaje przenoszenia się ciepła. To jest przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. I tak, jeśli chodzi o szafy i przewodzenie to jest przenoszenie się energii przez bezpośredni kontakt. To jest obrazowane tutaj na przykładzie. Jeśli sobie weźmiemy grzałkę i przyłożymy ją do płyty, tutaj mamy na przykład płytę o długości 1 metra, no to to ciepło po tej grzałce będzie się przenosić. I tu mamy przykład, jak przyłożymy taką grzałkę sobie do stali i poliestru. Taki eksperyment, z którego wynika, że to ciepło inaczej będzie się rozprowadzało przez powierzchnię wykonaną ze stali, inaczej przez poliester. Z tego doświadczenia wynika, że stal będzie szybciej przewodziła ciepło niż poliester. Natomiast poliester będzie przez to lepszym izolatorem niż stal. Tutaj nie znaczy to, że poliester czy stal jest lepszym materiałem. Żaden z nich nie jest lepszy czy gorszy, natomiast ma inne parametry. Też wynika z tego, że każdy materiał inaczej przewodzi ciepło. Dalej, konwekcja. Jeśli chodzi o konwekcję, to w szafach, to jest to mieszanie się powietrza gorącego i zimnego wewnątrz szafy, czyli tak naturalne mieszanie się tego powietrza w środku szafy, bądź konwekcja między ciałem stałym a powietrzem, czyli w szafach między ścianami a powietrzem, które jest wewnątrz szafy, też następuje wymiana ciepła. Ta konwekcja może być naturalna albo wymuszona. I naturalna to jest wtedy, kiedy po prostu naturalnie to ciepło nam się unosi do góry, zimno opada i się miesza. Natomiast wymuszona, jak zastosujemy wentylację. I ostatni rodzaj wymiany ciepła to jest promieniowanie. Każde gorące ciało emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Także jeśli chodzi o szafy, no to na przykład jeśli nasza szafa będzie stała w warunkach zewnętrznych, to mamy wpływ promieniowania słonecznego na taką szafę i będzie to słońce nam ją grzało. Ale promieniowanie jest emitowane też przez każde gorące ciało stałe, więc są to też urządzenia, które znajdują się w szafie. One też generują takie promieniowanie. Czy też może to być jakieś inne źródło ciepła na zewnątrz szafy, jakiś piec na przykład, jak szafa będzie stała przy jakimś piecu, powiedzmy. Podsumowując. Mamy trzy rodzaje wymiany ciepła, czyli ta konwekcja, przewodzenie i promieniowanie. I w szafie mamy konwekcję, czyli naturalnie nam to powietrze się wewnątrz szafy miesza i ujednolica temperatura. Mamy konwekcję między ścianami szafy a powietrzem wewnątrz szafy. Przez ścianę szafy następuje przewodzenie. No i jeszcze mamy promieniowanie, czyli jakieś źródła ciepła mogą przez oddziaływać na taką szafę, czyli słońce, czy też te urządzenia znajdujące się wewnątrz szafy generują promieniowanie elektromagnetyczne. Dalej, metody odprowadzania ciepła, czyli jak takie ciepło odprowadzić z szafy. Mamy rozwiązania pasywne oraz aktywne. I należy starać się zmaksymalizować pasywne przed wyborem rozwiązań aktywnych w miarę możliwości. Rozwiązania pasywne to między innymi wybór materiału obudowy, czyli tak jak też wspominałam wcześniej, każdy materiał trochę inaczej przewodzi ciepło. Jeden będzie lepiej, bardziej izolował, inny będzie szybciej to ciepło oddawał, więc to jest też ważna kwestia. Rozmiar obudowy. Czasami zwiększenie wymiaru obudowy może być wystarczające do tego, żeby w jakimś stopniu zredukować potrzebę na chłodzenie takiej szafy.
Kolejny punkt to położenie obudowy, to czy obudowa będzie plecami przy ścianie stała, czy będzie plecami przy ścianie i boki będą osunięte, też ma wpływ na to, jak to ciepło będzie odprowadzane, no bo jak będą ściany przyblokowane, no to przez tę powierzchnię już tego ciepła tyle nam się nie wydostanie. Dalej, izolacja ścian. Jeśli na przykład czasami dobrym rozwiązaniem jest zaizolowanie którejś ściany obudowy, bo jeśli na przykład mamy właśnie szafę stojącą przy jakimś stałym źródle ciepła, to taka izolacja ściany może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na chłodzenie. Dalej, przenoszenie źródeł ciepła poza obudowę. No my na przykład mamy w ofercie takie zestawy, które umożliwiają nam wyniesienie tej części, która generuje ciepło, jakiegoś urządzenia poza obudowę, czyli na przykład możemy wyciąć sobie otwór na plecach obudowy i wynieść część falownika poza szafę. Wtedy to ciepło zostanie poza obudową. Układ kabli, to należy pamiętać o tym, żeby kable nie blokowały kratek wentylacyjnych niektórych urządzeń, więc należy je tak układać, żeby nie blokowały tego przepływu powietrza. Dalej, zarządzanie przepływem powietrza, to znaczy należy zachować odpowiednie odstępy między urządzeniami. Należy pamiętać o tym, żeby nad i pod urządzeniami zostawiać odpowiednie odstępy i przestrzeń na odprowadzenie tego ciepła. I naturalne wietrzenie lub konwekcja to jest też rozwiązanie pasywne, to znaczy możemy zastosować na przykład same kratki wentylacyjne bez wentylatorów, które nam umożliwią, przyspieszą też te wymiany ciepła. I poza tymi rozwiązaniami pasywnymi mamy rozwiązania aktywne i to już jest cyrkulacja powietrza, czy też właśnie wentylacja wymuszona, wymienniki ciepła, klimatyzatory, grzałki, no i urządzenia sterujące, czyli termostaty. Jeśli chodzi o rozwiązania pasywne, to omówię tutaj dokładnie jedno, to jest wentylacja swobodna, czyli to są same kratki wentylacyjne, bądź też akcesoria, które umożliwiają uniesienie daszku. To my mamy w ofercie na przykład takie śruby, które umożliwiają uniesienie dachu albo po prostu tego rodzaju daszek, który gwarantuje trochę wyższe IP, czyli wyższą szczelność niż same takie śrubki. Zasada działania jest taka, że w szafie na przykład montujemy sobie kratkę wentylacyjną na dole i na górze takiej szafy, bądź też kratki na dole i uniesiony daszek na górze. I to nam umożliwia to, że to zimne powietrze na dole obudowy się dostanie do środka i górą będzie wydostanie się poza obudowę, gorące powietrze. To jest dobre rozwiązanie, natomiast należy pamiętać o tym, że możliwe jedynie wtedy, kiedy na zewnątrz mamy temperaturę niższą niż to, co chcemy mieć w środku szafy, po to, żeby jej nie grzać, tylko chłodzić. Możemy takie kratki stosować bez filtrów, ale jedynie w czystych środowiskach. Jak zastosujemy z filtrem, no to wtedy ten przepływ powietrza automatycznie będzie mniejszy niż jakbyśmy zastosowali bez filtra. No i też jest to dobre rozwiązanie, ale tylko dla małych mocy do rozproszenia, no bo jak będziemy mieli dużo ciepła wewnątrz szafy, no to nie będzie wystarczające. I rozwiązania aktywne. Rozwiązania aktywne to między innymi cyrkulacja powietrza. Jeśli chodzi o produkty, to są po prostu wentylatory cyrkulacyjne, które montujemy wewnątrz szafy, na przykład gdzieś na jakiejś płycie montażowej, albo my mamy w ofercie jeszcze wentylatory 19-calowe. I taki wentylator montujemy wewnątrz szafy, co pomaga nam ujednolicić i obniżyć temperaturę wewnątrz takiej szafy. Także to jest dobre rozwiązanie, żeby zapobiegać skupiskom ciepła, obniżyć tę temperaturę, ale też jest to rozwiązanie odpowiednie tylko dla małych mocy do rozproszenia, więc jak mamy niewielkie ciepło wewnątrz szafy. Dalej, wentylacja wymuszona, już takie mocno popularne rozwiązanie.
My w ofercie mamy wentylatory o różnych przepływach do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, kratki wentylacyjne w różnych kolorach, różnego rodzaju filtry standardowe przeciw owadom, cienkie, specjalne do zakurzonych środowisk czy oleistych środowisk. Mamy też w ofercie osłonę, która zwiększa szczelność wentylatorów. Na wentylator albo kratkę nakładamy taką osłonę, jak tutaj widać na zdjęciu, i to zwiększa nam IP z IP54 na IP55. Zasada działania jest taka, że no tu mamy na przykład szafę z wentylatorem, który się znajduje na dole. Jest to wentylator nadmuchowy, więc pobiera on powietrze z zewnątrz szafy do środka, tworzy nadciśnienie i to powoduje przyspieszone usunięcie z powietrza tą kratką wylotową górną. Wentylację wymuszoną możemy stosować, ale tylko należy pamiętać o kilku warunkach, to znaczy możemy ją zastosować wtedy, kiedy mamy na zewnątrz przynajmniej o 5 stopni mniej niż to, co chcemy mieć wewnątrz szafy, po to, żeby szafę chłodzić, a nie przez przypadek grzać czy zachowywać jakąś temperaturę niepożądaną. Dodatkowo temperatura na zewnątrz obudowy nie powinna przekraczać 35 stopni. No i to jest dobre rozwiązanie do względnie czystych środowisk, nie jakichś bardzo agresywnych, ponieważ mamy tam w tych wentylatorach filtr i też należy pamiętać o tym, że taki filtr należy wymieniać. Natomiast jest to rozwiązanie ekonomiczne, łatwe w konserwacji i szybkie w montażu. Nasze wentylatory są standardowo nadmuchowe, ale mogą też być w formie wydmuchowej. I takie wentylatory należy stosować z termostatami do załączania i wyłączania. Mamy takie trzy dosyć popularne architektury wentylacji. Typu S to jest architektura, w której wentylator jest zamontowany na dole obudowy, kratka wylotowa na górze. No i ten wentylator jest nadmuchowy i to powietrze w takim kształcie nam przepływa przez obudowę. Jest jeszcze wentylacja, architektura typu T, gdzie na górze mamy wentylatory zamontowane, które są wentylatorami wyciągowymi. Na dole są kratki i takie wentylatory wyciągają powietrze z środka szafy. Bądź też architektura typu I, gdzie mamy zamiast kratek na dole to wentylowane na przykład cokół oraz wentylatory wyciągowe na górze. To jest często stosowana architektura w miejscach publicznych. Dalej wymienniki ciepła. To jest takie rozwiązanie pośrednie między wentylacją a klimatyzacją, czy też rozwiązanie, które stosujemy, jeśli innego się nie da, nie ma możliwości. Mamy wymienniki ciepła powietrze-powietrze. W ofercie mamy boczne takie wymienniki, cztery modele dokładnie. Zasada działania jest taka, że tutaj chłodzimy szafę zimnym powietrzem, które się znajduje na zewnątrz takiej szafy. To znaczy zimne powietrze z zewnętrznej części szafy dostaje się do takiego wymiennika. W środku tego wymiennika mamy aluminiową kasetę. Ta aluminiowa kaseta ma wysoki współczynnik wymiany ciepła i w tej części właśnie następuje wymiana ciepła, więc to zimne powietrze dostaje się do tej kasety. Tam jest ogrzewane, gorące się wydostaje na zewnątrz, natomiast z środków z szafy pobierane jest to gorące powietrze. W tej kasecie się ochładza i zimne się dostaje dołem do środka szafy. Te wymienniki ciepła są dobrym rozwiązaniem do środowisk zabrudzonych, zanieczyszczonych, kiedy mamy jakieś mocno zanieczyszczone środowisko. Dodatkowo takim warunkiem, który należy spełnić, to jest też temperatura, bo jako że tym czynnikiem, który chłodzi szafę, jest zimne powietrze z zewnątrz, no to powietrze musi być chłodne w temperaturze około 25 stopni. I jednym z warunków jest też to, że ta temperatura na zewnątrz szafy musi być
o co najmniej 10 stopni niższa niż to, co chcemy mieć w obudowie. No, jest tutaj trochę tych warunków, natomiast nie musimy tego aż tak bardzo pamiętać. Mamy oprogramowanie ProClima, które później nam wszystkie warunki weryfikuje, w razie czego nam uniemożliwia dobranie któregoś rozwiązania. Jeśli chodzi o te wymienniki ciepła, to jeszcze tutaj należy pamiętać o tym, że ta kaseta, która się znajduje wewnątrz tego wymiennika, to należy ją czyścić. Taką kasetę czyści się na przykład sprężonym powietrzem albo jakimiś środkami chemicznymi. Dalej, wymienniki ciepła, powietrze, woda. Tutaj w ofercie mamy boczne wersje takich wymienników albo dachowe. Jak działa taki wymiennik ciepła? Tutaj medium, które chłodzi szafę, jest woda. Więc do tego rozwiązania musimy doprowadzić zimną wodę rurami do takiego wymiennika. W środku jest żebrowa część, czyli takie rurki, przez które ta zimna woda sobie przepływa, tam następuje wymiana ciepła i gorąca woda jest odprowadzana też przez instalację pompową na zewnątrz szafy. To jest też dobre rozwiązanie do środowisk mocno zanieczyszczonych, ponieważ tak jak w wymiennikach, o których przed chwilą mówiłam, mamy odseparowane atmosfery, to znaczy, że zanieczyszczenia, które się znajdują na zewnątrz szafy, nie dostaną się do środka. I te wymienniki ciepła są dobrym rozwiązaniem, kiedy mamy jakieś ekstremalne temperatury na zewnątrz, a możemy doprowadzić zimną wodę do chłodzenia. Dodatkowo plusem tego rozwiązania jest to, że to ciepło, które zostanie odebrane z szafy, jest odprowadzane na zewnątrz przez rury, to znaczy nie będzie odprowadzane do otoczenia. Natomiast no, można powiedzieć, że swojego rodzaju minusem jest to, że taką instalację pompową trzeba jednak stworzyć, żeby móc zastosować taki wymiennik ciepła. Dodatkowo na wydajność takiego wymiennika wpływa kilka parametrów. Jest to temperatura wody, jaką doprowadzamy, czyli im niższa temperatura wody, jaką doprowadzamy do takiego wymiennika, tym będziemy mieli wyższą wydajność tego wymiennika. Ujście wody, to znaczy im większa objętość wody, im więcej tej wody doprowadzimy, tym bardziej będziemy w stanie schłodzić szafę. I od wymaganej temperatury wewnątrz obudowy, więc jeśli chcemy mieć bardzo niską temperaturę, no to ta wydajność będzie trochę niższa, jeśli im wyższą temperaturę, tym będzie lepsza. I dalej klimatyzatory. My w ofercie posiadamy klimatyzatory do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Do wewnętrznych to mamy wersje boczne, dachowe, stojące, to już są w większych mocach, oraz wersje boczne slim, czyli takie cienkie klimatyzatory. A model do zastosowania zewnętrznego to jest model, który jest w wersji bocznej i on ma specjalną powłokę antykorozyjną, przez co jest dobrym rozwiązaniem przy jakichś trudniejszych warunkach zewnętrznych. Taki klimatyzator działa jak lodówka. Wewnątrz znajduje się czynnik chłodniczy, który jest poddawany różnego rodzaju przemianom, przez co zmienia te swoje temperatury i jest w stanie ochłodzić nam taką szafę. To jest też, tutaj też mamy odseparowane atmosfery zewnętrzną od wewnętrznej, czyli to, co się znajduje na zewnątrz szafy, nie dostanie się do środka, żadne zabrudzenia, więc też można stosować taki klimatyzator w jakichś trudniejszych warunkach zanieczyszczonych. Dodatkowo to jest rozwiązanie, które możemy stosować, jak mamy wysoką temperaturę zewnętrzną, tutaj do 55 stopni Celsjusza. I też klimatyzatory są dobrymi osuszaczami, także redukują nam wilgotność wewnątrz obudowy. To były metody chłodzenia szaf. Dalej grzałki. Jeśli chodzi o produkty,
to mamy w ofercie grzałki aluminiowe bądź izolowane, różnych mocy, dodatkowo aluminiowe i izolowane z wentylacją. I to już są grzałki o większych mocach. Wentylacja umożliwia lepsze rozprowadzenie ciepła po takiej obudowie. A z ciekawostek mamy też w ofercie ultracienkie grzałki, które są wykonane z krzemu wzmacnianego włóknem szklanym. I to jest taka cieniutka grzałka, która jest dobrym rozwiązaniem, jak na przykład mamy już napakowaną mocno szafę, okaże się, że musimy zastosować grzałkę, nie ma miejsca, bo jest taką cieniutką grzałkę, możemy sobie zamocować na przykład gdzieś na boku szafy, na drzwiach w dowolnym miejscu. A kiedy w ogóle stosować grzałki? Grzałki stosujemy wtedy, kiedy jest ryzyko pojawienia się wilgoci, no i jak mamy niskie temperatury. Czyli często jest to wtedy, kiedy szafa stoi na zewnątrz, wtedy jest, zazwyczaj pojawia się w takiej szafie wilgoć. Dodatkowo grzałki należy stosować, montować na dnie obudowy, na dole obudowy. Oraz grzałki należy stosować z termostatami i higrostatami. Higrostaty mierzą nam poziom wilgoci. I termostaty. My w ofercie posiadamy termostaty mechaniczne i elektroniczne. Mechaniczne w różnych wersjach, pojedyncze, podwójne. I elektroniczne, tutaj mamy termostat, termostat z higrostatem i higrostat. Te elektroniczne będą bardziej precyzyjne, mają też większe możliwości, jeśli chodzi o nastawianie temperatur. Też to ciekawostek, jeśli chodzi o termostaty, to te nasze termostaty, poza tym, że można montować standardowo na różnych szynach DIN, szynie VDI, czy też na płytach montażowych, to u nas można zamontować je również w naszych szafach Spacjal SF, na ich profilach. Te szafy Spacjal SF mają profile z otworami. Jeśli taki termostat tam umieścimy, przekręcimy, no to on tam już będzie zamontowany. Także też to jest dobre rozwiązanie, jak nam gdzieś zabraknie miejsca. I analiza termiczna. Jak znaleźć najlepsze rozwiązania termiczne? Ogólnie jak już się zabieramy za dobór rozwiązania termicznego, no to musimy parę rzeczy wiedzieć, żeby dobrze dobrać chłodzenie albo grzanie. I to są, jeśli chodzi o wnętrze obudowy, to musimy sobie wyspecyfikować, jaką chcemy mieć temperaturę wewnątrz takiej szafy. A to jest zależne od tego, jakie tam będą zainstalowane urządzenia. Dodatkowo musimy wiedzieć, jakie ciepło będą generowały urządzenia znajdujące się w szafie, więc też no, musimy to wiedzieć, co w tej szafie się będzie znajdowało. I należy też przeanalizować warunki na zewnątrz obudowy, czyli musimy wiedzieć, w jakich temperaturach będzie stała nasza szafa, po to, żeby później wiedzieć, czy możemy na przykład stosować wentylację, czy raczej powinniśmy klimatyzację. Musimy wiedzieć, jaka będzie wilgotność, czyli żeby też wiedzieć, czy na przykład potrzebne będzie grzanie. No i w jakim środowisku będzie stała ta szafa. Czy jakimś mocno zanieczyszczonym i wtedy na przykład już nie będzie można zastosować wentylacji, bo powiedzmy jakieś inne rozwiązanie. Ale mamy też program ProKlima, który pomaga nam przy doborze poprawnego rozwiązania termicznego. No tak jak wspominałam, to jest darmowe oprogramowanie, można je pobrać z naszej strony. Ja na koniec też pokażę, jak korzystać z tego programu. A zanim to pokażę, to jeszcze chciałam omówić krótko nowości z naszej oferty. Jedną z tych nowości jest inteligentny system wentylacji. Tak, krótko wstępem, dlaczego w ogóle systemy wentylacji zawodzą? Przede wszystkim jest to zbyt wysokie zabrudzenie filtra. Kiedy w takim systemie wentylacji mamy filtr, który już nam się mocno zanieczyścił i nie wiemy o tym, no to może spowodować
przegrzanie się wnętrzności obudowy. Ale poza tym są to problemy na przykład z wentylatorem, kiedy taki wentylator ma za niskie obroty, albo na przykład się zablokował i o tym nie wiemy, albo powiedzmy już jego cykl życia dobiegł końca i też należy go wymienić. No występują też problemy związane z tymi temperaturami, to znaczy zbyt zimne albo przegrzane powietrze wlotowe będzie szkodliwe dla urządzeń wewnątrz obudowy, ale też przegrzane powietrze wylotowe mówi nam o tym, że ta temperatura wewnątrz szafy jest za wysoka. Konsekwencjami braku kontroli nad tym systemem wentylacji są nie tylko sam spadek wydajności czy niezawodności takiego systemu, ale też ryzyko związane z bezpieczeństwem, bo jeśli taka szafa nam się przegrzeje, no to w środku, no to jej powierzchnia tej szafy będzie przegrzana. To jest już ryzyko dla użytkowników takiej szafy. Poza tym awaria tych urządzeń elektrycznych może spowodować przestój instalacji, a godzinny przestój instalacji, tak jak też już wspominałam, może generować bardzo wysokie koszty. I w odpowiedzi na te problemy stworzyliśmy system, inteligentny system wentylacji. To jest system standardowy doposażony w czujniki, czyli na przykład same kratki wentylacyjne są doposażone w czujnik na filtrze, który monitoruje nam między innymi poziom zabrudzenia tego filtra, więc będziemy wiedzieć, czy jak bardzo ten filtr jest zabrudzony, czy już trzeba go wymienić. Później na tych kratkach jest taka informacja diody LED informują nas o tym, jak bardzo jest zabrudzony taki filtr. Same wentylatory również mają taki czujnik na filtrze, bo każdy wentylator też ma filtr na wlocie. I z tyłu na samym silniku takiego wentylatora też jest czujnik i on nam monitoruje pracę tego wentylatora. A całość jest podpięta do sterownika, który się nazywa filter stat. Kratka wentylacyjna Smart Grid, czyli nasza kratka ma na filtrze ten czujnik. To jest czujnik fotoelektryczny, który jest umiejscowiony w takim najbardziej krytycznym miejscu na tym filtrze, czyli w tym miejscu, w którym się zbiera najwięcej brudu. I później możemy zebrać informacje dotyczące poziomu zabrudzenia takiego filtra oraz też informacje dotyczącą temperatury powietrza na wlocie i wylocie takiej kratki. Dalej wentylator. Wentylator posiada taki sam czujnik, jak przed chwilą wspominałam, no bo też ma filtr, więc też sobie na tym wentylatorze monitorujemy, jak bardzo ten filtr jest zabrudzony, w razie czego wiemy, że trzeba go wymienić. I też monitorujemy temperaturę na wlocie i wylocie takiego wentylatora. No a poza tym z tyłu tego wentylatora mamy taki czujniczek, który nam monitoruje prędkość obrotów tego wentylatora, również temperaturę transportowanego powietrza przez ten wentylator, czy też pobór prądu, jaki ten wentylator pobiera. To jest taki czujnik, który na łopatkach wentylatora jest naklejka i on sobie monitoruje obroty tego wentylatora. A całość jest podpięta do sterownika, który się nazywa filter stat. I ten sterownik nadzoruje pracę tego całego systemu. Także informuje nas o jakichś alarmach, które się pojawiają w tym systemie, czyli właśnie o tym nas informuje też między innymi, że jakiś filtr jest zabrudzony nadmiernie, informuje nas, że na przykład jakiś wentylator jest zablokowany, że jakieś temperatury są za wysokie albo za niskie i jeszcze różnego rodzaju inne parametry. Cały system można rozbudować na wiele szaf. Jest też do tego koncentrator danych, który umożliwia
podłączenie do 256 portów. To znaczy, jak już więcej tych koncentratorów sobie wybierzemy, bo każdy z tych koncentratorów ma 8 portów. No i tak jak wspominałam, na tych kratkach mamy wielokolorowe diody LED i one nas informują o poziomie zabrudzenia filtra. Kolory zielone, pomarańczowe, czerwone. Oraz jeśli chodzi o wentylatory, to w kolorze fioletowym mamy informację o tym, że należy wymienić wentylator, więc też taką informację dostaniemy. A kolor niebieski pomaga nam zlokalizować wybraną obudowę. I takie rozwiązanie możemy zastosować w nowych instalacjach, więc możemy sobie zakupić taki system, całe wentylatory, kratki z czujnikami i tak dalej. Albo jeśli mamy istniejące instalacje, to możemy je przerobić na instalację taką inteligentną. Możemy sobie dokupić części, same czujniki, sterownik, filtry czy też kable. No i to był inteligentny system wentylacji. A też z ciekawostek, jakie posiadamy w ofercie, to jest urządzenie, które się nazywa DataLogger. DataLogger to jest takie urządzenie USB, jak tutaj widać, z przodu i z tyłu. Ono służy do pomiaru temperatury, wilgotności i punkturosy w szafach, bądź na zewnątrz szaf. Czyli to jest takie urządzenie, które nam zbiera te dane. Możemy je sobie zamontować wewnątrz szafy, bądź też gdzieś na zewnątrz i sprawdzić, w jakich warunkach temperaturowych ta szafa pracuje. Jak sobie zbierzemy te dane i na przykład zostawimy sobie takie urządzenie na jakiś cykl pracy maszyny, to później podpinamy ten datalogger do komputera i przy użyciu oprogramowania EfiClima, i to jest właśnie też darmowe oprogramowanie, które można pobrać z naszej strony, możemy sobie przeanalizować te zebrane dane, które zebrał ten datalogger, sprawdzić maksymalne, minimalne temperatury, czy też wilgotność i ten punkt trosy. I przy użyciu oprogramowania ProClima, czyli tego drugiego, które też jest darmowe, które służy do dobrania odpowiedniego rozwiązania termicznego, tu też możemy właśnie z tego datalogera wyciągnąć dane i dobrać sobie odpowiednie rozwiązanie termiczne. Co nam daje taki datalogger? W nowych instalacjach możemy sobie go, przy użyciu tego datalogera sprawdzić, jakie w ogóle mamy warunki, w których będzie później stała szafa. Więc jakie mamy temperatury, przez co wiemy później, czy na przykład możemy użyć wentylacji, czy powinniśmy na przykład klimatyzację, bo jest za gorąco. Sprawdzamy, jaka jest wilgotność, przez co też wiemy, czy potrzebna będzie nam grzałka, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o istniejące instalacje, to też jest przydatne urządzenie, ponieważ możemy sprawdzić sobie na przykład, jakie mamy całkowite straty ciepła urządzeń w szafie. Więc jeśli tego nie wiemy, to możemy przy pomocy tego urządzenia sprawdzić taką informację. Czy istniejące rozwiązanie jest wydajne? Czy na przykład, nie wiem, okaże się, że może przewymiarowaliśmy wentylację czy chłodzenie, albo jest niedoszacowane? Czy istnieje, występuje ryzyko kondensacji pary wodnej, czyli czy mamy, no, czy pojawia się wilgoć w szafie, czy pojawiają się jakieś skupiska ciepła, czy też różnice temperatur w szafie. Też w zależności od tego, co będziemy sprawdzać, czasami potrzebne jest jedno takie urządzenie, a czasami dwa. I to jest koniec, jeśli chodzi o prezentację. Jeszcze chciałam pokazać dwa krótkie filmiki. Już teraz je załaduję. I jeden to jest jeszcze tak, żeby zobrazować, czym jest ten inteligentny system wentylacji. W
Ventilation systems often face harsh conditions. Filters can become blocked with dust or dirt. If not replaced, there's less cool air, temperature rises, equipment fails, and production stops. Schneider Electric introduces the Climasys Smart Ventilation System. This digitized thermal network monitors all filter and airflow functions across all of your control panels to keep you informed. The complete system includes smart fans, smart grids, and smart filters, as well as fan and dust sensors. A central filter stat controller oversees everything. Smart sensors use paint-tinted infrared technology to tell you how dirty each filter is and when it needs to be replaced. They also tell you the air temperature at inlet and outlet grids, fan RPM, current consumption, and transported air tell you how efficient your fans are running. If temperature is too high for a fan, you'll get an alert. The FilterStat controller displays important information for all enclosures. You'll receive alerts when filters or other parts need servicing or replacement. Easily assess the status of the ventilation system at a glance. Additional information helps you to keep ventilation running efficiently. You can also connect to other systems. The Climasys Smart Ventilation System has complete options for greenfield or brownfield applications. For large systems with many enclosures, you can add up to 8 thermal hub devices to extend network capacity. It's easy to design your Climasys Smart Ventilation System solution using our ProClima thermal calculation software. Climasys Smart Ventilation System. Avoid equipment breakdowns and damage. Double equipment lifespan. Maintain uptime. And improve energy efficiency. I jeszcze drugi filmik, to będzie odnośnie tego datalogera. On będzie po angielsku, ale będzie krótki. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Temperature, humidity, and dew point all affect the performance of your electrical and electronic enclosures. The problem is, unless these environments are sized properly, thermal conditions will compromise reliability, safety, and efficiency, as well as the lifetime of your panels. Schneider Electric now offers you a simple and effective way to precisely assess thermal conditions around your electrical installations. The Climasys DT solution provides you with a reliable diagnostic tool for both your new and existing installations. Climasys DT data loggers enables users to access accurate and reliable thermal measurement data, track fast or slow measurements, maintain continuity of service, optimize installations, detect hot and cold spots, determine if ventilation or cooling is possible, install and operate with ease. How to use Climasys DT. It's a simple 3 steps process. With 3 different models available. FEClima software provides security for your products by enabling you to monitor and control your entire application environment.
ProClimber software processes a range of specified thermal data to propose the thermal management solution that will optimize the environment and electrical, electronic devices in your control panel. New algorithms allow for more accurate and precise calculations. Power dissipation test. Measure the dissipation power of the installation in watts. Electronics health test. Verify that there are no hot, cold spots. Thermal solution test. Measure the efficiency of the existing thermal solution in a certain period of time. Humidity condensation test. Measure the risk of high humidity or condensation inside the enclosure. Discover ProClimber's new functions and get the right thermal solution for your installations. Maximize control panel performance in any environment with ClimberSys DT diagnostic tools. Dobra, i jeszcze na koniec pokażę to oprogramowanie ProClima. Moment, już teraz udostępnię swój ekran. Dobrze, a więc tak wygląda to oprogramowanie. Jest kilka zakładek, które trzeba przejść, żeby dostać rozwiązanie. Pierwsza zakładka, dane dotyczące projektu. I tutaj należy wyspecyfikować, czy szafa będzie stała gdzieś wewnątrz budynku, czy na zewnątrz. Jest to o tyle ważne, że jeśli będzie ona stała na zewnątrz budynku, no to ten program już nam z automatu pobierze zewnętrzne warunki temperaturowe, ponieważ ma dostęp do danych z punktów meteorologicznych na świecie, więc tutaj już odpada nam ten problem tych warunków zewnętrznych. Dalej dane dotyczące projektu to są dane do raportu i dane elektryczne, no żeby wiedzieć, jakie będzie zasilanie rozwiązania, które będziemy dobierać. Także to jest zakładka numer jeden. Kolejna zakładka obudowa. Tutaj specyfikujemy, jaką obudowę sobie wybraliśmy. Jest lista produktowa z naszymi obudowami z serii Talasa, czyli te z tworzywa i poliestru, z serii Spatial, czyli ze stali i stali nierdzewnej. Są jeszcze obudowy Outdoor Heavy Duty Enclosures, to są specjalne obudowy do zastosowań zewnętrznych. I na przykład Other Enclosures, tutaj możemy sobie jakieś inne wymiary wybrać, czy też jakiś inny materiał niż to, co jest u nas w ofercie. Ja tutaj wybiorę jako przykład obudowę Spatial SF stojącą z płytą montażową, to jest taka dosyć popularna u nas obudowa. I dalej, typ instalacji. Należy określić, jak ta szafa będzie stała. Czy będzie wolno stojąca, czy będzie na przykład jedną bokiem stała przy ścianie, czy będzie obudową na końcu rzędu, czy będzie na końcu rzędu i plecami przy ścianie i tak dalej. Specyfikujemy sobie, no bo to są dane potrzebne do tego programu, żeby on sobie to później wyliczył, no te wszystkie potrzebne mu wartości. Tu weźmiemy sobie przykładowo obudowę stojącą plecami przy ścianie, wymiary obudowy, 2000 na 600 na 600, czy też inne. Tutaj jeszcze możemy sobie wybrać kolor obudowy, jako że ta szafa będzie, wybraliśmy, że będzie stała na zewnątrz, to kolor ma też znaczenie, jakby była to szafa w kolorze czarnym, to będzie się zdecydowanie bardziej grzała niż taka szafa, która będzie w jakimś jaśniejszym kolorze. Natomiast tutaj standardowo to RAL 7035, więc zostawiamy i klikamy Add to Basket. I w ten sposób wybieramy sobie tę konkretną obudowę. Możemy jedną, dwie, trzy, tu akurat w tych obudowach możemy do 10 dodać sobie szaf. No, czyli tutaj wszystko przeszliśmy. Kolejna zakładka to temperatury. I musimy wyspecyfikować temperatury, jakie będą na zewnątrz szafy oraz temperatury, jakie chcemy mieć wewnątrz szafy. Te warunki, w jakich ta szafa będzie stała, zewnętrzne, no to mamy tutaj z głowy, bo sobie wybieramy z mapy jakieś miejsce, w którym będzie ta szafa stała. Warszawę sobie weźmiemy. Wybieramy punkt.
Program nam pobiera te dane, robimy add data to the project i wszystko nam się tutaj ładnie pobrało, czyli spodziewane maksymalne temperatury, minimalne temperatury, wilgotność, wysokości nad poziomem morza i promieniowanie słoneczne. Także to wszystko mamy, no ale musimy też określić, jaką temperaturę chcemy mieć wewnątrz obudowy, jaką chcemy uzyskać. No tu możemy sobie jakby dowolnie wybrać, powiedzmy zostawimy to 45 maksymalna, a minimalna 10. W razie czego jest jeszcze możliwość zaimportowania danych z datalogera, czyli jakbyśmy mieli ten dataloger i nie znali tych warunków jakichś zewnętrznych, to możemy sobie z tego urządzenia ściągnąć te dane. Kolejna zakładka to jest ciepło, jakie wytwarzają urządzenia, które się znajdują wewnątrz szafy, więc to też musimy wiedzieć, co w tej szafie się będzie znajdowało. I mamy też różne opcje. Możemy albo ręcznie wpisać jakąś wartość, jak mamy, albo mamy możliwość Power from the Material Calculation. Mamy tutaj listę naszych produktów wraz z mocami, czyli ciepłem, jakie one wytwarzają. Ta lista bazuje na produktach Schneider Electric, natomiast można też przyjąć te wartości jako takie średnie wartości dla różnych urządzeń, które znajdują się na rynku w razie czego. Mamy tutaj takie urządzenia jak przemienniki częstotliwości, na przykład o różnych mocach i sobie wybieramy, ile nas z takich przemienników, na przykład 0,75 kW interesuje, powiedzmy 10. Program dodaje nam tutaj 10 przemienników i wylicza tę moc cieplną, jaką będą generować. Inne urządzenia, na przykład jakieś wyłączniki, też dodajemy sobie ileś, ile nas interesuje. Wyłączniki silnikowe, rozruszniki, transformatory, zasilacze oraz na końcu other heat sources, więc jak czegoś nie ma, to sobie uzupełniamy nazwę, ilość i moc rozproszoną, jaką generują urządzenia. No i to wszystko nam się dodaje i podsumowuje. W razie czego jest jeszcze możliwość, żeby te informacje też pobrać z tego urządzenia, z tego datalogera. Ale to już zostawimy. Kolejna zakładka to już jest rozwiązanie. I teraz program, jeśli któreś rozwiązanie będzie niemożliwe do wybrania, no to program nam je wyszarzy, więc nie będziemy mogli go w ogóle wybrać. Tutaj akurat każde rozwiązanie będzie możliwe. Możemy sobie chłodzić tę szafę i wentylacją, a możemy sobie też wybrać, że chcemy porównać wentylację i klimatyzację, więc ja wybiorę dwa te rozwiązania do porównania. Oraz powiedzmy, że jeszcze chcemy sobie do tej szafy dorzucić grzałkę. No bo jest taka możliwość, czyli teoretycznie powinniśmy. Do każdego tego urządzenia należy wybrać jego parametry. Czyli tutaj, jeśli chodzi o wentylatory, to informacja, jaki to będzie, no tutaj coś się podpowiada jako standardowe parametry, więc można zostawić, to jest typ filtra, szczelność, kolor, informacja o tym, jak często ten filtr będzie wymieniany, jak zanieczyszczone jest środowisko, w którym będzie używany oraz od razu też program proponuje nam termostat. Jeśli chodzi o klimatyzatory, to tu akurat mamy też różne opcje, czy standardowy, czy wąski, czy ten zastosowań zewnętrznych, czy w stali, czy stali nierdzewnej, z certyfikatem UL, czy bez. No i na przykład, czy w wersji bocznej, no będziemy na drzwiach, czy na boku szafy taki klimatyzator stosować, czy w wersji dachowej, czy chcemy go na dach. I grzałki. Na przykład w grzałkach tutaj nie możemy wybrać tych pierwszych dwóch opcji, bo będzie potrzebna jakaś większa moc do ogrzania, więc proponuje nam program grzałkę z wentylatorem od razu. No i z tym termostatem, albo z jakimś elektronicznym, nie metalowym, czyli tym mechanicznym, albo w ogóle bez. To wybraliśmy sobie wszystko. Kolejna zakładka to wyniki.
I program pokazuje nam wszystkie obliczenia, które zrobił oraz wyniki. Wybraliśmy sobie wentylację i klimatyzację, więc mamy te dwa wyniki. Program nam mówi, że do tej szafy potrzebujemy jednego wentylatora o takim przepływie, który tu jest podany. Przepływ, który nam jest potrzebny, to jest prawie 400 metrów sześciennych na godzinę. Najbardziej zbliżony wentylator, jaki mogliśmy zastosować, to będzie miał tam 473, więc mamy 22% zapasu w razie czego. Z fajnych rzeczy program mówi nam jeszcze, że ten wentylator nam się zmieści do tej szafy oraz no i na dole mamy referencję, czyli dobieramy jeden wentylator, jedną kratkę i jeden termostat, czyli mamy wszystko, co jest nam potrzebne do poprawnego doboru. Jeśli chodzi o klimatyzację, to program nam mówi, że mamy jeden klimatyzator, nam jest potrzebny, jakiś zapas też będziemy mieli niewielki 2%, czyli to się dobrze strzeliśmy. No i to jest referencja tego klimatyzatora. Wybraliśmy też grzałki, więc tutaj należy na górze się przyłączyć na grzanie, żeby sobie to podejrzeć. To później to wszystko będzie w raporcie, ale też tutaj to można sobie przejrzeć. I musimy zastosować 3 grzałki takiej mocy, 4% zapasu i na dole podane referencje. Też w tym miejscu, w razie czego, możemy zmienić jakieś wstępne założenia typu, że stwierdzimy, że jednak chcemy mieć grzałkę nie na 230, a na jakieś inne zasilanie, więc możemy tutaj przy pomocy tego przycisku sobie zmienić to zasilanie. Możemy w tym miejscu też zmienić wymiar obudowy i sobie sprawdzić, czy na przykład jak zwiększymy obudowę, to zmniejszy nam się zapotrzebowanie na chłodzenie na przykład i wystarczy nam jakiś mniejszy wentylator. Możemy tą obudowę zwiększyć albo zmniejszyć. Możemy sobie sprawdzić tutaj też, czy jak zmienimy położenie tej obudowy, czyli jak stwierdzimy, że jednak może być wolno stojąca i nie będzie z żadnej strony przy ścianie stała na przykład, no to czy też to nam wpłynie jakoś na rozwiązanie. To możemy też wymusić ilość urządzeń, czyli jeśli stwierdzimy, że chcemy mieć 5 grzałek, a nie 3, no to możemy też sobie tutaj to zmienić. Ostatnia zakładka to jest raport. I w raporcie mamy wszystko to, co sobie wpisywaliśmy, dane dotyczące projektu, dane elektryczne, obudowa, jaką specyfikowaliśmy, warunki temperaturowe, jakie też podawaliśmy, obliczenia, jakie wykonał program, moc cieplną, jaką te urządzenia wewnątrz szafy wydzielają, czyli te wszystkie nasze wstępne założenia i rozwiązania, czyli nasza wentylacja oraz wszystkie referencje, które są potrzebne do zakupienia, ewentualnie właśnie ta klimatyzacja, również z referencjami, rysunkami, wymiarami i grzałka. I to wszystko mamy w raporcie, w razie czego taki raport możemy sobie wyeksportować do jakiegoś dowolnego formatu i sprawa załatwiona. I to by było właściwie wszystko, jeśli chodzi o to, co